Czytam ostatnio biografię Ilona Maska. To jest człowiek, którego pewnie w większości znamy z tego, że jest chociażby właścicielem Tesli, czyli firmy produkującej elektryczne samochody. Pomyślał, że doprowadzi kiedyś do tego, że ludzie wylądują na Marsie, założył po to firmę SpaceX, no i wystrzela w kosmos rakiety z niemałym sukcesem. Ostatnio kupił Twittera, no i ma też niemały wkład w OpenAI, czyli sztuczną inteligencję dostępną dla powszechnego użytku ludzi. Elon Musk jest dosyć niekonwencjonalny, niekonwencjonalny w swoich działaniach, bardzo często traktuje tych swoich pracowników dość ostro, bo najbardziej liczą się dla niego cele, które sobie stawia, tak przynajmniej wywnioskowałem z dotychczasowej lektury. Jest tam też niemało inspirujących rzeczy. Na przykład coś takiego jak to, że raz na czas. Wyzdarzało mu się wyznaczać takie terminy realizacji zadań, które innym wydawały się wręcz nie do osiągnięcia. Ale to była rzecz ich wyobraźni, ich postrzegania. Można by powiedzieć, że on widział więcej i próbował takie terminy narzucić. Czasem udało się zrobić to, co trzeba było zrobić w tym nierealnym terminie, a czasem nie. Ale właśnie ta jego szeroka wyobraźnia. I śmiałość, żeby wyznaczyć te nierealne terminy, które jednak udało się zrobić, kojarzy mi się trochę z tym dzisiejszym pierwszym czytaniem z pierwszej Księgi Królewskiej. Widzimy tutaj proroka Eliasza w spotkaniu z ubogą wdową. Eliasz prosi ją o to, żeby dała mu coś do jedzenia i do picia. Na co ona mówi mu na życie Pana Twojego Boga, już nie mam pie pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i mojemu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy. To jest absolutna końcówka jedzenia, jakim dysponuje ta. Kobieta, a mimo to Eliasz mówi jej, żeby najpierw jemu dała coś do zjedzenia i coś do picia, dlatego że Bóg wypowiada słowo, że dzban mąki się nie wyczerpie, a baryłka oliwy się nie opróżni. Czyli można by powiedzieć, że reakcja tej kobiety jest podyktowana tym, że ona jest zamknięta w jakimś swoim postrzeganiu tej rzeczywistości i ta rzeczywistość jest trudna. Nie ma się co do, tego, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. A Eliasz przychodzi do niej ze Słowem Bożym, które dodatkowo potem się sprawdza, dzieje się właśnie tak, jak, tak jak Słowo Boże, można by powiedzieć, tutaj tę sprawę wyznaczyło. Trudno jest nam wyobrazić sobie różne rzeczy, do których zaprasza nas Bóg. Między innymi to, że jesteśmy przez Boga naprawdę bezwarunkowo i zawsze kochani. Jest nam to tym trudniej sobie wyobrazić, im bardziej popadamy w jakieś grzechy, ale również o tym jest mowa właśnie w tej dzisiejszej liturgii Słowa. W drugim czytaniu z listu do Hebrajczyków jest powiedziane, że Chrystus ukazał się ten jeden raz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę samego siebie. Bóg kocha nas tak bardzo, że ofiaruje za nas samego siebie. I bardzo często jest tak, że być może nie jesteśmy w stanie Bogu zaoferować wiele. Tak, jakby. Tak jak wdowa z dzisiejszej Ewangelii, której przypatruje się Jezus. Ona wrzuca do skarbony tylko dwa grosze. Przepraszam, tylko dwie monety i jeden grosz, ale jednocześnie w oczach Jezusa wrzuca najwięcej. I czasem jesteśmy dokładnie w takiej sytuacji. Że nie mamy zbyt wiele dodania, nie mamy się czym pochwalić. Nie mamy się czym pochwalić tak jak dobry łotr na krzyżu tuż przed swoją śmiercią. Mamy jedynie to, że możemy przyznać się do tego, jak jest. A Jezus pobłogosławił temu człowiekowi i jak się czasem mówi, jest to pierwszy kanonizowany człowiek przez samego Jezusa, bo Jezus obiecał mu, że będzie z nim w raju. A zrobił tylko to, że przyznał się do tego, jak jest, i poprosił Jezusa y, o zmiłowanie. Więc czasem mamy do zaoferowania Panu Bogu bardzo mało, ale On działa w sposób zupełnie, zupełnie nieoczekiwany. Dlaczego tak jest? Y, mówi nam o tym Psalm, dokładnie jego pierwszy werset. Y, on wiary dochowuje na wieki. Bóg jest po prostu wierny. Bóg wyraził swoją miłość w tym akcie stworzenia, i Bóg jest temu aktowi stworzenia wierny, tej swojej miłości. Bóg podtrzymuje nas w istnieniu, Bóg kocha nas również wtedy, kiedy grzeszymy, a grzech prowadzi do naszej anihilacji, do naszego unicestwienia, i Bóg. Jest wtedy, bo nie chce, żebyśmy przypadli po prostu w nicość, żeby nasze życie przez grzech było nic niewarte. Zawsze jest gotów okazywać nam swoje miłosierdzie. Ale wracam jeszcze na chwilę do tego właśnie, co, co mówiłem Wam na samym początku na temat Ilona Maska, że jego wyobraźnia pozwalała mu właśnie wyznaczać... Nierealne dla innych cele. I bardzo często jest tak, że nasze uznanie czegoś za realne lub nierealne zależy właśnie tylko i wyłącznie od naszej wyobraźni. Mamy swoje mentalne ograniczenia, postrzegania różnych sytuacji i wiele rzeczy uważamy za niemożliwych. Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. I to, czego potrzebujemy, to właśnie. Słuchanie Słowa Bożego, tak, żebyśmy mogli poszerzać horyzonty naszej świadomości i pozwalać sobie na wielkie marzenia, pozwalać sobie na to, żeby popuścić wodze fantazji i wyobrażać sobie wielkie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić z Panem Bogiem. I tak jak wszyscy ci pracownicy, Ilona Maska, o których powiedzieliśmy na początku, potrzebowali kogoś takiego. Potrzebowali wizjonera, który wyznaczy im właśnie ten cel. Tak samo my nie potrzebujemy Ilona Muska, ale właśnie Boga, który będzie nam mówił yy, właśnie z tego swojego nieograniczonego położenia o tym, co jest możliwe. I bardzo tego potrzebujemy, żeby nasz duch wznosił się no, na wyżyny swoich możliwości. Bardzo tego, bardzo tego potrzebujemy. Elon Musk, choć jest postacią bardzo, Interesującą i wydaje się, że o nieograniczonych możliwościach, właśnie na tej pozycji najbogatszego człowieka na Ziemi, jednak w swojej wyobraźni też był trochę ograniczony, bo jako nastolatek doszedł do wniosku, że religia nie odpowiada na pytanie o ostateczną przyczynę istnienia świata. A prawda jest taka, że nie ma bardziej sensownej odpowiedzi niż ta, która udziela religia. Nie wiem, jak kończy się jego historia, i nie wiem, czy jest człowiekiem wierzącym. Jeszcze do tego momentu nie doszedłem, ale być może Bóg kiedyś zaskoczy i jego i pokaże mu to, co w tym momencie być może wydaje mu się niewyobrażalne.